my naprawdę potrzebujemy jako kraj narodowego przewoźnika towarowego na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, takich, w których trzeba będzie szybko przewieźć różnego rodzaju towary, a nie daj Boże trzeba będzie na przykład przewieźć sprzęt wojskowy. Na ten moment mamy sytuację taką, że wyrzucamy ludzi i chcemy wyprzedać majątek spółki. Łatwo sprzedać, trudniej kupić. Łatwo kogoś zwolnić, trudno potem pozyskać, jeżeli spółka miałaby dobrze funkcjonować i realizować zadania. Na podkomisji słyszeliśmy też z ust pana wojewódki pełniącego obowiązki prezesa takie słowa jak na przykład trzeba odtaborowić spółkę. Znaczy, że trzeba wyprzedać majątek tej spółki. I niestety to jest bardzo zły sygnał, bo z jednej strony słyszymy o tym, że będzie wyprzedawany majątek, że będą zwalniani pracownicy z różnego szczebla, bo to nie tylko pracownicy biurowi, bo często słyszymy o tym, że tam występował bardzo duży przerost zatrudnienia właśnie w tych kadrach, powiedzmy, że zarządzających, ale także obsługi i maszynistów. To jest jedna sprawa. Tu warto podkreślić, że nowy zarząd spółki w tym nowym rządzie także nie podjął żadnych decyzji personalnych, jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą, kadrę menedżerską, zatrudnioną jeszcze za czasów poprzedniego rządu i tak naprawdę to ta kadra menedżerska będzie teraz przygotowywała te zwolnienia pracowników.